Cześć, witajcie. Dzisiaj tak bardzo nietypowy film. Generalnie takiego czegoś to jeszcze nie nagrywałem na tym kanale. Nagrywam to tylko po to, żebyście po prostu wiedzieli, żeby widzowie tego kanału wiedzieli, że istnieje taki ktoś jak Janusz, który też jest widzem kanału od długiego czasu. Janusz no po prostu postanowił pomóc wnieść coś do tego tematu nowego. Być może się to uda, być może nie. W taki sposób, że postanowił wysłać mi swój sprzęt fotograficzny. Aparat i drona, dokładnie mówiąc. Żebym mógł jakąś użyteczność z tego zrobić, co też uczynię w najbliższej przyszłości oczywiście. No jest to niesamowity gest ze strony Janusza. Oczywiście ten sprzęt jest wypożyczony przez Janusza do mojego użytku. On zostanie Januszowi zwrócony. Mam nadzieję w całości, tak, cały i zdrowy. Janusz, no dziękuję Ci bardzo za to. Zaraz rozpakujemy, zobaczymy. Ja oczywiście wiem, co tu jest, ale zróbmy tak, żeby wszyscy wiedzieli, co dokładnie Janusz tutaj przysłał. Ja nawet tego jeszcze nie otwierałem. To przed chwilą zostało przeniesione przez kurierę, tylko tutaj zamazałem jakieś tam szczegóły adresu, bo po co? Bo to nie jest ważne. Także Janusz, no nie obrazisz się chyba, nie? Że tutaj robię taką szopkę z tym wszystkim, ale no tak mi po prostu, tak mi podpowiada, nie wiem, gdzieś tam sumienie, że trzeba po prostu mówić głośno o tym, że ktoś potrafi się w taki sposób zachować i że komuś zależy przede wszystkim. Ja nie wiem, jak bardzo się to przyda. Nie wiem, nie jestem w stanie teraz tego powiedzieć. Mam nadzieję, że się przyda mocno. Będę chciał to wykorzystać ze swojej strony, żeby też czyjś trud z wysłaniem tego i z poświęceniem swojego sprzętu dla tej sprawy nie poszedł na marne, nie? Że wiecie, o co chodzi. No. Więc otwórzmy. I zobaczmy. Mamy tak. Tu pewnie będzie dron. A jakże? Poskładany dron DJI Spark, ładowarka, 3 baterie w zestawie, pilot w zestawie. To jest drogi sprzęt, więc trzeba będzie się z nim obchodzić naprawdę ostrożnie. Tu są kable, wszystko jest. Tu jeszcze Janusz, z tego co mówił, wsadził jakieś tam akcesoria. No tak, jest tego sporo. Trzeba będzie się z tym zapoznać i spróbować to jakoś użyć. Generalnie tak, no ten dron, na pewno ten dron będę chciał użyć, wiecie, w jakiej obserwacji. Tylko że ten dron nie jest może takim, co trzeba, jest na pewno 10 razy lepszy od tego mojego chińskiego drona, na którym przynajmniej nauczyłem się latać dronem, bo wiadomo, to jest już dron troszeczkę lepszy, aczkolwiek to nie jest dron stricte taki, który chciałbym, żeby był użyty do tej obserwacji i wyspy Alisa Craig. Ale tamta sprawa przyjdzie z czasem, kiedy to ruszy znowu, wiecie, kiedy to się dziadostwo całe skończy i będzie można gdzieś tam spróbować znowu wypożyczyć profesjonalnego drona, czy tam ekipę, czy wynająć drona i tak dalej. Co na pewno pamiętacie, parę miesięcy temu pojawił się Michał, który wyszedł z taką propozycją, no ale to na razie ucichło tylko i wyłącznie z tego powodu, że zaczęła się ta cała idiotyczna sytuacja, cała psychoza z pandemią. Więc pomijając już to, na pewno będę chciał użyć do jakiejś obserwacji i będzie to publikowane na kanale właśnie tego drona. Także dziękuję Janusz za to. No i tutaj zapewne aparat.
jest to Nikon P1000. Czyli jest to lepsza wersja od tej, co ja mam właśnie, którą nawet teraz nagrywam, czyli P900. Jest to Nikon, jest w ogóle wielki w porównaniu do tego. Jest to lepsza wersja, nowsza wersja, po prostu gdzieś tam jakieś kilka rzeczy też jest ulepszonych. Nikon P1000, którego też będę mógł użyć do jakichś tam obserwacji. Wiadomo, nie ma co się spodziewać cudów, że nagle tutaj, przez to, że to jest, wiecie, no Nikon to nie jest aparat, nie wiadomo jaki, mówię, ta seria P900, P950 czy P1000 to nie są aparaty nie wiadomo jakich możliwości, no bo to jest tylko aparat, ale ma większy zoom, z tego co się orientuje, to no tak, ma lepszy zoom optyczny, 125, a ten ma chyba, ten ma 83, tak. Czyli P900 właśnie ma 83-krotne powiększenie optyczne, a ten ma 125, z tego co podaje producent, więc tu powinno być lepiej. I ten nagrywa w 4K, a P900 tylko w jakości 1080, 60 klatek, a ten 4K tylko, nie wiem, chyba 30 klatek, nie jestem pewien. No ale wiadomo, 4K to już jest lepsza jakość. Z tego co widzę, też różnica jest wejście na mikrofon zewnętrzny. 3,5 mm wejście na 3,5 mm jacka, czyli będzie można zewnętrzny mikrofon doczepić. No, no widzę, że jest troszeczkę, nawet powiedziałbym, dużo lepszy. No przetestujemy, na pewno go użyjemy. Także super. Ja bym już tutaj mówił o tym jeszcze, o filtrze UV, ale nie widzę go w tej chwili, może go później poszukam. Dobra, nie ma co tutaj się tym teraz zajmować. Ja to tu na pewno wszystko jeszcze ogarnę. No co, Janusz, przede wszystkim Tobie bardzo dziękuję. Co już wiesz, no postaram się tego sprzętu użyć, no i też na kanale na pewno będę chciał pokazać jakieś rezultaty. Słuchajcie, nie spodziewajmy się cudów, to tutaj teraz nagle jakiegoś przełomu nie będzie, ale ja ze swojej strony naprawdę no postanowiłem poinformować wszystkich widzów oraz przede wszystkim Janusza, że jestem bardzo wdzięczny za takie coś. Wykorzystam to jak najlepiej, będę potrafił w miarę pogody, w miarę możliwości, pojadę gdzie mogę, ponagrywam, zamieszczę na kanale. No i oczywiście po tym wszystkim sprzęt zostanie do Janusza odesłany z ogromnymi podziękowaniami i wdzięcznością za udostępnienie tego sprzętu. Także dron, aparat Nikon P1000. Zobaczymy, spróbujemy coś z tego zrobić, nie? Jakie będą rezultaty, to się przekonamy. Także dobra, to w sumie wszystko. Chciałem się po prostu tym bardzo miłym gestem ze strony Janusza podzielić z Wami tutaj na kanale. Janusz, jeszcze raz ogromne dzięki. No i niedługo myślę do usłyszenia. Dobra, cześć.